parę godzin pierwszy mecz Euro w Poznaniu. Czy dla lotniska jest to jakiś szczególnie ruchliwy dzień? Zdecydowanie. Dzień meczowy jest jednym z najbardziej ruchliwych, jeżeli chodzi o ruch pasażerski w przeciągu całego okresu koordynowanego przez specjalną firmę, która koordynuje ruch lotniczy na wszystkich lotniskach w miastach gospodarzach. Jest to okres od 1 czerwca do 7 lipca. Tak więc te dni meczowe, a w Poznaniu to 10, 14 i 18 czerwca, jak również jeden dzień przed i jeden dzień po meczu, to zdecydowanie ruch wzmożony na naszym lotnisku. Wzmożony przede wszystkim dlatego, że najwięcej operacji lotniczych odbywa się właśnie związanych z euro, czyli samolotów na euro dedykowanych. Są to samoloty czarterowe, jak również rejsowe, które zostały zorganizowane dodatkowo przez Ryana. Czy port lotniczy dysponujesz jakimiś szacunkami dotyczącymi liczby pasażerów, która przyleci na te mecze? Oczywiście, że dysponujemy. Są to dosyć dokładne szacunki. Na podstawie raportów otrzymywanych od naszego koordynatora ruchu, czyli Airport Coordination Limited. Jeżeli chodzi o ten okres od 1 czerwca do 7 lipca, to w zeszłym roku na Ławicy obsłużyliśmy 205 tysięcy osób. Teraz przygotowaliśmy się na podwójną liczbę. Natomiast te szacunki dotyczą miejsc w samolotach, jakie do Poznania przyleciały bądź przylecą. Natomiast rzeczywistą liczbę pasażerów, którzy byli na pokładzie, to poznamy w momencie, kiedy podliczymy statystyki od naszych agentów handlingowych. A czy pierwsze dwa dni, no bo przecież pasażerowie zaczęli już przylatywać przed kilkoma dniami, czy te pierwsze dni potwierdzają te szacunki? Tak, te pierwsze dni potwierdzają szacunki. Skupiamy się zdecydowanie na samolotach dedykowanych na euro, czyli jest to ruch czarterowy i dodatkowe loty rejsowe. I tak przylotów do Poznania wczoraj związanych tylko z euro mieliśmy kilkanaście i tymi samolotami przyleciało ponad 2000 kibiców. Natomiast przedwczoraj również kilkanaście rejsów przylotowych dedykowanych na euro. Tych pasażerów było mniej, bo ponad 600. Myślę, że dzisiejszy dzień podsumujemy większą liczbą z tego względu, że choćby między godziną 10 a 12 wylądowało kilka średnich i dużych samolotów, głównie z Dublina, ale także z Zagrzebia. Podczas całej doby spodziewamy się 6 czarterów z Zagrzebia, mniej więcej tyle samo z Dublina i 2 rejsy dodatkowe linii Ryanair. Na naszej płycie było rzeczywiście między 10 a 12 dosyć gęsto. Część z tych samolotów odleciała pusta, ponieważ tylko przywiozła pasażerów, ale na przykład Airbus 330 czy 300 stoi na naszej płycie i czeka na rejs powrotny, który odbędzie się dzisiaj późnym wieczorem. Czyli na razie dominują Irlandczycy? Na razie dominują Irlandczycy, jeżeli chodzi o czarterowe przyloty z Chorwacji dedykowane na euro, bo o takim ruchu mówię, to wczoraj odbył się 1, a dzisiaj 5. Czy przyjęcie tej liczby pasażerów byłoby w ogóle możliwe bez rozbudowy? Bez rozbudowy naszej infrastruktury nie bylibyśmy w stanie przyjąć takiej liczby pasażerów w tak krótkim czasie, jak obserwujemy teraz, czyli przyloty właściwie skupione co 5, co 10 minut odbieramy duży samolot. Nie mogłoby to być możliwe przede wszystkim bez rozbudowy infrastruktury w części lotniczej. Nowa równoległa droga kołowania potroiła wręcz przepustowość drogi startowej. Natomiast rozbudowa części terminalowej naszego portu oraz rozwiązania organizacyjne, jakie przyjęliśmy tymczasowo na euro, sprawiają, że możemy szczytowo obsłużyć 1900 osób przylatujących na godzinę i 1100 odlatujących na godzinę. I ta przepustowość, ta nowa przepustowość bardzo się przydaje, zwłaszcza wtedy, kiedy często lądują duże samoloty z Dublina i zdecydowanie przyda się, kiedy będziemy pasażerów odprawiać po meczach. Czyli nowa część terminala na razie funkcjonuje na pełnych obrotach i wszystko jest z nią w porządku? Nowa część terminala funkcjonuje na pełnych obrotach. Niestety zdarzają się jakieś drobne awarie, bo jest to zupełnie nowa infrastruktura i wiadomo, że testy to co innego, a działanie rzeczywiste, kiedy to dużo pasażerów naraz korzysta z tej infrastruktury, to jest co innego. Nasz terminal został, ta nowa część została otwarta 28 maja, a już 29 W drugiej połowie dnia obsługiwaliśmy pierwszych pasażerów. Były to takie trochę testy eksploatacyjne na żywym organizmie, ale to zrobiliśmy z premedytacją, żeby jeszcze przed euro wyeliminować ewentualne kwestie i problemy do poprawy. Niektóre rzeczy rzeczywiście udało nam się wychwycić, natomiast wiadomo, że jeżeli jest takie spiętrzenie osób, kiedy na przykład obsługujemy samolot, który przywiózł aż 400 osób, to mogą się zdarzyć na przykład kolejki do toalety. Czy mimo rozbudowy była konieczna jakaś tymczasowa organizacja ruchu, czy to po stronie tutaj pasażerskiej, czy po stronie lotniskowej? Jeżeli chodzi o obsługę strumienia pasażerskiego w krótkim okresie czasu, to tak. Na przykład będziemy w szczytach obsługiwać pasażerów wylatujących w obecnej wyłączonej hali przylotów, czyli w tej hali przylotów, która obsługiwała pasażerów do Poznania przylatujących do tej pory. Właśnie po to zmienimy czasowo funkcję tej infrastruktury, aby rozładować ruch przede wszystkim właśnie na odlotach, ponieważ wiadomo, że pasażerowie przylatujący właściwie przyjeżdżają autobusami do terminalu, do strefy przylotów, odbierają bagaż i opuszczają teren lotniska, natomiast osoby odlatujące spędzają tutaj więcej czasu ze względu na odprawę, kontrolę bezpieczeństwa i kontrolę dokumentów. Czyli krótko mówiąc, na razie euro Poznania nie przerosło. Na razie euro Poznania nie przerosło, jeżeli chodzi o obsługę pasażerów przylatujących, bo o tym odcinku mogę się wypowiadać. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.